Cześć, z tej strony Dodek. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy mówili o kolejnych gadżetach do GoPro. Przyszły właśnie do mnie paczki z AliExpress, gdzie zamówiłem sobie trochę nieoryginalnego sprzętu do GoPro, bo stwierdziłem, że ten akurat ekwipunek nie musi być oryginalny, nie musi być takiej super jakości. Zamówiłem sobie headstrapa, czyli tą taką opaskę na czoło, gdzie można zamontować kamerę. I będę ją dzisiaj porównywał z Bite Mountem. No i zapraszam Was do mojego świata, czyli przechodzimy tutaj przez ciekawe krzaki, żeby dostać się w jedno z miejsc, które ostatnio mnie mega cieszy, gdy tam idę i gdy tylko mam czas, tam się zawsze wybieram. Mega dużo ostrych kolców. Jest to świetne miejsce, żeby przetestować sprzęt właśnie w naprawdę hardkorowych warunkach, żeby wiedzieć, czy on się nadaje naprawdę bardzo dobrze do tego, do czego został przeznaczony. Aż się zmęczyłem. Kompletny brak formy teraz. W sumie to byłem tydzień chory prawie. I jeszcze trochę mnie trzyma. Ale to się już niedługo poprawi. Dzisiejsi pacjenci. GoPro Bite Mount, a na mojej głowie headstrap do kamer sportowych. Podczas tutaj różnych testów będę starał się omówić ich wady i zalety. Dzisiejsze obiekty naszego testu będą sprawdzane w warunkach takich, jak tu widzicie. Najpierw będę wspinał się na drzewo i zobaczymy, jak to wyjdzie przy użyciu tych dwóch akcesoriów. Przy użyciu którego będzie lepszy efekt, którego będzie to fajniej wyglądać. Nie ma co gadać, pora się wziąć za sprawdzanie tego sprzętu. No to włazimy na to drzewo. W tym momencie zamontowana kamera jest na headstrapie, na mojej głowie. Kamera jest skierowana w dół, żeby było widać jak najwięcej mojego ciała, czyli tutaj moje ręce, nogi, żeby to fajnie nagrywało wszystko to, co jest poniżej mnie, żeby było widać, co robię rękami. Kamera daje nam taki fajny pogląd, jakby troszeczkę z ponad naszej głowy, może z naszych oczu, ale jak dla mnie, tak jakby trochę właśnie wyżej to było niż nasze oczy. Obydwa akcesoria służą do tego, żeby nagrywać i żeby mieć wolne ręce, zarówno Bite Mount, jak i headstrap. W wypadku headstrapa jesteśmy tak jakby całkowicie wolni, bo Bite Mounta trzymamy w naszych zębach, a headstrap jest na tej opasce na głowie zamontowany. Jest to bardzo wygodna opcja. Jedyne, czego się właśnie obawiam, to tego, że przez to, że kamera jest tak wysoko, to będzie się bardzo trzęsła. Po prostu będzie się bardzo trząść i to może troszkę zaburzać nasze nagranie. Ale jak oglądam to nagranie, wydaje mi się, że jest to bardzo spoko efekt z tej opaski na głowę. Podoba mi się to. Można nagrywać w dwojaki sposób. Z kamerą właśnie skierowaną w dół lub z kamerą skierowaną na wprost. Wszystko zależy od tego, co chcecie nagrać i jaki efekt uzyskać. Wadą headstrapa jest to, że kamera jest na głowie i wystaje poza obrys naszego ciała, przez co nie ma takiego czucia i łatwo nią zahaczyć, jak wchodzimy w jakieś ciasne miejsce, tak jak ja tutaj na przykład wspinam się po drzewie, to zdarzało się, że zahaczam nią o gałęzie, gdzieś zbliżam się do pnia drzewa i tak dalej. Podobnie może to wyglądać, gdy będziecie się wspinać na jakiś budynek po drabince albo w jakiś inny sposób, po jakiejś skałce wspinaczkowej, gdzie ciało musicie zbliżyć po prostu do danego obiektu, to nie ma takiego czucia. Jeszcze jest jedna wada. Wadą jest to, że właśnie ta kamera jest tak wysoko zamontowana, przez co jest ten środek ciężkości tak jakby wyżej i przy jakichś gwałtownych ruchach, skokach ona się tam trochę telepie, tak czuć to. No ale jeżeli macie dobrą stabilizację w kamerce, to nie ma żadnego problemu.
A teraz przejdźmy do Bite Mounta. Sprzęt ten jest mi dość dobrze znany, używam już go od ponad roku i lubię go używać, jeżeli chodzi o moje parkurowe nagrania. I jeżeli potrzebuję jakieś tam też ciekawe ujęcie mieć po prostu tak jakby z perspektywy oczu, wydaje mi się, że bardzo dobrze odwzorowuje sposób nagrywania taki, że właśnie widzimy to, co widzą nasze oczy. Gdyby kamera miała jeszcze szerszy tryb nagrywania, to już wtedy byłoby idealne odwzorowanie, ale nie narzekam, jest fajnie. To jest chyba właśnie największa zaleta Bite Mounta, czyli oddanie tego efektu widzenia z naszych oczu. Kolejną z zalet Bite Mounta jest to, że trzymacie tą kamerę w ustach, przez co dodatkowo stabilizujecie ją głową. Jest ona tak zamontowana w miarę na środku twarzy, jeżeli nią nagrywacie, przez co nawet gdy się tam trzęsiecie, biegniecie i tak dalej, to macie takiego naturalnego gimbala w postaci waszej głowy. Z tego co wiem, Bite Mount został stworzony do tego, żeby nagrywać czas surfowania. Headstrap ma to do siebie, że może spaść, ściąga go po prostu z głowy, gdy się tam pływa, wpada do wody i tak dalej. Kamera daje opór i może zdjąć tą kamerę, a w ustach jest ona przez was trzymana i macie tą pewność, że wam nie spadnie. Tak samo jest przy skokach, przy moich akrobacjach. Gdy mam Bite Mounta w ustach, to wiem, że mi nie zleci, nie zciągnie go siła ośrodkowa z mojej głowy. To jest taka kolejna z zalet. Wadą jest to, że musicie go trzymać w ustach, co na początku będzie wam trochę utrudniać oddychanie. Nie będziecie mogli mówić do kamery. Kamerę trzeba też montować w odpowiedni sposób. Dla mnie najlepiej jest zamontować ją tak do góry nogami, żeby zwisała na waszą brodę, ponieważ jak dacie sobie ją tak zamontowaną do góry na nos, to przeszkadza ona wam w patrzeniu po prostu przed siebie, bo oczy łapią ostrość to na kamerę, to na punkt przed wami i łatwo się przewrócić. Ja schodziłem z drzewa z tak zamontowaną kamerą i parę razy bym nie złapał gałęzi. Więc jeżeli miałbym jakoś tak podsumować ten pojedynek tutaj, to w takim wchodzeniu na przykład na drzewo, no to najwygodniej było mi wchodzić z headstrapem, z kamerą zamontowaną tak w dół. Ten efekt mi się najbardziej podobał, był on najwygodniejszy. Okej, a teraz może krótki spacer z obydwoma akcesoriami. Zobaczymy, jak wygląda nagranie przy użyciu każdego z nich. No i jak? Ułożenie standardowe, kamera tak do góry nogami. Tak, najpierw był spokojny spacer, później się kawałek przebiegłem, na końcu aerialek, salto. Widzieliście, jak to wygląda. A teraz będziemy używać headstrapa. Kamera na tych samych ustawieniach co poprzednio, skierowana w dół, tak żeby było fajnie widać, co robimy. No i dobra, zaczynamy od spaceru. Pobiegniemy. Już czuję, jak ta kamera tak balansuje, tak się rusza. Szybciej! Jakiś salto? Nie zdjęło mi jej na szczęście. Dlatego się bałem najbardziej, że podczas salt może ona spadać. Teraz przełóżmy kamerę w takie ułożenie,
jakbyśmy na wprost patrzyli po prostu z naszego czoła. Przebiegnijmy się. Szybciej. Jakieś salto. Kurczę, tak świeżo po chorobie. Zero kondycji. Dobra. To co? Kilka jakichś fajnych ujęć. Ja sobie sprawdzę, co jak wygląda. Bo to jest mój pierwszy kontakt z tym headstrapem. Dobra, żegnam Was. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten materiał. Nie zanudziłem Was swoim gadaniem. Na razie, cześć!